Salut towarzysze, dysponuję dla was dzisiaj krótką informacją. To co za chwilę zobaczycie, to jest kurwa pełnometrażowy gameplay z najnowszej, najlepszej produkcji o kurwa średniowiecze, jaką znajdziecie. Pierdolta, wszystkie Mondblady, chuje, muje, dzikie węże, nie wiadomo co jeszcze. Jakieś tam survivalowe arki, Ark tylko taki fajny, w ogóle mam tylko 1300 godzin przejebanych w tej grze i mi się jeszcze w miarę nie znudziła. Wracam do niej raz na jakiś czas sprawdzić co twórcy dodali, pierdolta to wszystko, nie? Mówię wam, od teraz ja gram tylko w Of Kings and Men, bo to co twórcy nam dają za 20 euro w tej chwili, to jest po prostu bomba. To jest kurwa szał i to mi dupę urwało. W przenośni i w całkowitości. Dziękuję. Oglądaj to.
Tak więc jak teraz widzieliście, to mnie po prostu rozpierdoliło. Gameplay jest tu tak fascynujący. Kurwa, te zwroty akcji, te nieprzewidziane momenty, te wybuchy, ten rozpierdol, który się tam dzieje. Przecież tam jest kurwa wszystko. Ale nie to, co w grze być powinno. No po prostu nie to. Ja się pytam, czy te głupie chuje chcą za to 22 euro? Ja pierdolę. Ja kurwa nie wierzę. Ja się kurwa miałem odchudzać, ja miałem iść na dietę cud. Wpierdalać ile wlezie i cieszyć się, że będę chudszy. Ale ja kurwa przez takich debili nie wytrzymam. No przecież co to kurwa jest? To jest 20 euro? Ark kosztuje 20 euro czy tam 30. Jest w Early Access, a ta gra jest tak rozbudowana, jakby tę grę mieli robić chyba kurwa 50 razy. Kurwa w górę i do góry jeszcze raz. I na prawo i w dół. Bo ja kurwa nie wiem, no przecież to jest jakaś chujnia. To jest chujnia, to jest gra z 2016 roku. Dla porównania teraz wam pokażę gameplaya z Mothblade Warband, który ma już solidne kilka lat. A no i przecież zapomniałem dodać, ta gra ma pełnometrażowy system rozwoju postaci. 4 kurwa statystyki, co wy kurwa chcecie? Taki Mothblade, gdzie tam macie kurwa jakieś 20-30 tabelek, to się pierdoli przy tym, to jest chuj. Ja wam pokażę tylko gameplay, znaczy krótkie nagranie z gry, z Mothblade'a na multi. Bo single, ja się domyślam, że kurwa single jest tak popularny Mothblade'a, że w tym kraju zna go każdy. A jak nie zna, to naprawdę, on jest na Steamie, bo bardzo taniej cenie. Ja polecam, gra jest zajebista. Ja wam daję gwarancję jakości na Mothblade Warband, że wam się spodoba. Scena morderska jest tak rozbudowana, jak jasna kurwa z nędzą. Nie, serio, jest dobre. Jest zajebista, dobra. To ten gameplay z Mothblade Warband Multi.
No, dzień dobry ponownie. To co widzieliście to był gameplay z Mont Blade Warband, trybu multi, gra ma rozbudowany multi jak i singla, scena moderska fuj aktywna. Ale powiem krótko. Ile ta gra kosztuje? No ile strzelcie, mam odpaloną stronę gry online.pl. Jest tutaj tak, 7,50 na move.pl, 27,90 na sklepie Gol. I teraz pewnie myślicie, tam w euro, bo gra fajna. Nie kurwa, to jest w złoty. 25 zł za Montblade'a albo 24 euro, teraz w promocji 22 euro, za The Kings of Men, który jest tak niedopierdolony jak cholera wie co. To te głupie chamy wypuściły kurwa coś. To jest niedojebane jak cholera wie co. No ja kurwa to nie wiem jak to skomentować, to jest chujnia najwyższych polotów. Przecież to się powinno wypierdolić ze Steama, zanim ludzie więcej hajsu potracą. Nie, tak szczerze, ta gra może być fajna, jak ją dorobią, ale w tej chwili jest tak zabugowana i pojebana, że na tę chwilę jej nie polecam. Panie Zbigniewie, proszę się wypowiedzieć na ten temat. Proszę, bo ja nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję, panie Zbigniewie. Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. A teraz serio dziękuję, trzymajcie się kolorowych snów, czy co tam chcecie, moi kochani towarzysze, widzowie, towarzyszki, wszyscy. Ta gra ponoć 1 września ma się pokazać w tym trybie Expanse, Explore, chuj wie, co to było. Zagram w tę grę wtedy jeszcze raz i jak ta gra mnie wtedy nie przyciągnie, to ja to kurwa pierdolę, zrobię ten zwrot i kurwa wracam do Arka, bo ja nie wiem co zrobić, bo to się kurwa pierdol, to jest chuj warte na razie. Serio dziękuję, trzymajcie się.